tak, tak, do całego tego wspólnego planu. Tak. Albo inaczej wyjdź na tę wersję. Podstawą do dobrego planu jest dobra wersja. Pomóc trzymać kamerę. Po prawej stronie. Patrzcie. To jest radar. Ja to mamy. Najnowszy cud techniki Krosna. Krosno Odrzańskie. Urządzenie coś buczy. Ładnie pokazuje. Dzień dobry, witam pana. Witam. Cóż to za piękne urządzenie? Co to jest? Fajne urządzenie. Najnowszy nabytek Krosna, bo stare została umowa wypowiedziana. Co to jest? Ile to kosztowało? No w gazetach było, wie pan, ja nie wiem dokładnie. Nie. Co to jest firma? Laser Technology. No i co? I ten wpad, 54, tak? Znaczy jeszcze raz, jaka zasada? Rejestruje wszystkich? Wszystkich, ale to znaczy rejestruje tylko przekroczenia, a mierzy wszystkich, może tak. O, i pan strażnik, o pana, to już znamy, stara firma, witam, szacunek. A Skodę, co macie za Skodę? A. Powiem panom tak, urządzenie jest niesamowite, spełnia wasze najszczersze i najgłębsze zalety. Jest niewidoczne absolutnie. Zlewa się z tłem idealnie. Jest po prostu idealne do zarabiania pieniędzy. Tylko złota zasada. Dlaczego tutaj stoicie, a nie gdzieś w mieście? Czemu nie szkoła, przedszkole? Przed chwileczką staliśmy w mieście. Proszę pana, tak? Po pierwsze to jest tak. Aha. Niech pan się zapozna z Krosnem, czy przy szkołach, jak się wygląda szkoła przy szkołach. Po drugie... No ja wiem, że przy szkołach źle wygląda, bo ludzie nie wpadają. Ale ktoś wpada przy szkołach też? Zapraszam do szkół i zobaczcie, jak są szkoły zabezpieczone, czy to proszę. No ja wiem, no są progi. I pomagają przy szkołach progi? Gdyby nie pomagały, to byśmy tam byli posypani. Aha. To może tutaj też trzeba by progi pomontować. Wie pan, jak jest fajnie na ten... Ja mam takie bardzo ciekawe doświadczenia z Ukrainy. Jadąc na Ukrainie, nikt nic nie mówi, nikt o nic się nie pyta. Jest położona taka belka jak próg zwalniający, jeden raz się przez to przejeżdża, już zweryfikowany człowiek jest. Nie, ale wie pan, nie o to chodzi, żeby niszczyć auto na drodze, nie? Ten ile? 44. A nie było do tego urządzenia lampy błyskowej, która by odpowiadała za prewencję? Nie, one nie mają, na razie one nie są wyposażone w lampę. Mieszkańców spytać, tam już jest kondygoryzm. To znaczy, wie pan, co jeszcze robią straże miejskie? Te, które są lokalnie? Dają ogłoszenia do gazety, gdzie będzie ustawiony fotoradar i tak dalej. Bo strażom miejskim nie o to chodzi, żeby złapać mieszkańca, bo to jest elektorat wyborczy. To jest elektorat wyborczy pana... burmistrza czy prezydenta Ceb Cebuli. To jest stare spojrzenie, nie? I jest problem. Dlatego warto złapać tych, którzy przejeżdżają, bo oni nie głosują na prezydenta, tak? A pan Cebula jest prezydentem czy burmistrzem? Bo też już się spowodował. Nie, jest burmistrzem, ale są przepisy odnośnie ruchu drogowego i proszę pana...
są nie, no, ograniczenia i... Wiadomo, wie pan co, ja nic nie mówię. Są przepisy ruchu drogowego, które powodują ograniczenia. Jest jakaś prosta, tam stał znak, jest, że jest fotoradar, jest wszystko ok. Tylko pytanie, co się dzieje z tą kasą? Że ona trafia na złote biurka. Na drogę. Ale to nie ma prewencji, wie pan, o to mi chodzi. Nie chodzi o to. Nie ma żadnej prewencji. Ten kierowca wpadnie, a w ogóle już na Pomorzu wpadli na genialny pomysł. Ustawiają trzy fotoradary co 3 km i łupią. Także jeden samochód wpada 3 razy i mówią, że wszyscy są podejrzani. Wszystkim źle. To nie jest masakra, bo gdyby burmistrz to zakupił 4 takie urządzenia, to byście ustawili 4 po drodze i by były 4 zdjęcia jednego kierowcy. To dowodzi tylko tego, że kierowca cały czas szybko jedzie, nie? Ale nie dowodzi kroku. To nie dowodzi kroku prewencji. W tym roku zginęło 8 osób na terenie powiatu. Dobrze, a ile zginęło rok wcześniej? Mniej, w tym okresie? Mniej. Tak. Mniej zginęło. I jaki wpływ miał fotoradar na to? To trzeba badania przeprowadzić. Ja już panu powiem. Nie stan drogi poprawić, tylko ustawić fotoradar. 1/4 wypadków w Polsce jest spowodowana prędkością. To jaki sens jest, że dwóch strażników z Krosna Odrzańskiego interesuje się tylko jedną czwartą członu problemu, a nie 3/4 członu? No bo tak jest najłatwiej. Zrobić zdjęcie, wystawić mandat, dziękuję, do widzenia, cześć, adie. Pan co robi Straż Miejska w Zielonej Górze? Jest bardzo dużo etatów i nikt się nie zajmuje fotoradarem. Oni chodzą, spacerują po jakichś ciemnych zaułkach. Nikt się nie koncentruje nad fotoradarem, bo jakby się w Zielonej Górze zaczęli koncentrować nad fotoradarem, to by było tak jak w Krośnie, w Sulechowie. Klapki na oczy, klepiemy biznes, burmistrz przykłada rękę, wszyscy zadowoleni. Ale wie pan co, to jest pana komentarz. Jeżeli pan chce zbierać komentarz na temat Krosna i Straży, to niech pan naprawdę zagłębi się w problem. No. W jaki sposób pracujemy, a nie pan opowiada o fotoradarze. Bo pan tych chwili opowiada o fotoradarze, to co pan mówi. I pan... Znaczy ja podałem panu przykład. ...tendencyjną opinię, w tej chwili swoją wyraża. Ale to jest moja tendencyjna opinia. O, przepraszam. Cztery osoby stoją. Halo, powiedzcie mi, po co jest fotoradar? Chcemy mieć klasę. Zarabiać pieniądze. No bo na tej prostej to po co? Ale widzi pan, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że fotoradar jest patologią. Że fotoradar jest maszynką do zarabiania pieniędzy, a pan mówi, że chodzi o bezpieczeństwo. W którym miejscu? Niech pan zobaczy w jakim zakresie. Dobra, nie ma o czym mówić. Ja zapraszam tutaj do budynku, do mieszkańców, panu powiedzą, czy ma być to coś, czy nie. No to jest wola mieszkańców. No to proszę. Tu jest... Pan wejdzie tutaj i zapyta. Znaczy ja już powiem coś takiego, że rozmawiałem nieraz z mieszkańcami i zasady to jest... Wiemy, o co chodzi. A jeszcze pytanie techniczne. On łapie tylko najeżdżających czy oddalających się? Zgodnie z tą kromką na laserze. Tylko nadjeżdżających. I co ważne, to jest dopiero 120 chyba 8 zdjęcie tego urządzenia. A zobaczymy, jak działa. Aż dosłownie kierowcy przejeżdżający nie będą go widzieli, ale będą czuli zapach świeżego plastiku. Nadciąga pan sprinterem. Na domiar zobaczymy, z jaką prędkością karetka pogotowia się przemieszcza. Widzimy godzinę, prędkość. O, i zaraz sprinter najedzie na celownik. Najeżdża na celownik. Zobaczymy, czy zeszczelony. O, zaczyna buczeć. 51. Pan karetką. A następny też 51. Od razu po... Zasada działania tego, to jak tutaj widzę, to jest dalmierz. Zwykły dalmierz podłączony pod kamerkę. I na zasadzie prędkość zbliżania się pojazdu nadjeżdżającego. Busem najeżdża na celownik, zestrzelony 44.
kierowca manem 43. Da, ale tu widać, że urządzenie nie daje sobie rady, jak się jedzie na zająca. Czyli ewidentnie, jakby jechała kolumna 100 na godzinę, złapany jest tylko pierwszy, a nie pozostali. I tu mamy następnego tirka. 39, o kurde. Kolega gotów się położyć. Teraz, proszę Państwa, niebywała gratka. Panowie strażnicy przestawiają fotoradar dla tych nadjeżdżających. Czyli panowie strażnicy ustawili fotoradar, który będzie teraz robił zdjęcia kierującym, wyjeżdżającym z Krosna Odrzańskiego. Tak na pożegnanie. Szczerze powiedziawszy, może i dobrze, że tak zrobili, będzie łatwiej nagrać ten wyświetlacz, bo tak na nim za bardzo nic nie widać. Urządzenie jest typowo laserowe, także pan strażnik korzysta teraz z celownika. Ustawia go na tablicę rejestracyjną, z racji tego, że jest to materiał odblaskowy, także tylko ułatwiamy sprawę laserowi. I laser sobie łatwiej z tym radzi. No i mamy proces ustawienia fotoradaru prawie że zakończony. Nie trwało to długo, a praca się opłaci. Pan burmistrz będzie na pewno zadowolony. Strażnicy aktualnie ustalają strategię. Ten pan strażnik w czapce tu już jest doświadczony. Występował już w Skodzie Fabii Białej, w Skodzie Oktawii. Że tutaj pan strażnik w czapce jest doświadczony w łowieniu kierowców nieprawidłowo poruszających się. Laserowy celownik optyczny. Już po zabawie? A czy już ustawiony? O! Coś nadciąga. 47, a jechał 40. A ten 43. Widać, że tak. Jest dosyć uczciwy, taki hermetyczny i tak dalej, nie? No podobno jest faktycznie na tyle wytrzymały i hermetyczny, że... Austria 500 zamówiła ponoć. Na Austrii ile? 500? Co? Austria zamówiła 500. Jakby zebrał tą kasę z tych wszystkich fotoradarów wydanych, to by kilka kilometrów autostrad zrobili, a tak to... Świetny burcz. Proszę pana, gdyby tak zrezygnować z pomiarów prędkości w całej Polsce, to proszę pana, o kilka stron gazeta by była dłuższa, o nekrologii.
No to wie pan, to tak zawsze można powiedzieć, wszystkie pieniądze wysyłamy z fotoradarów do budżetu centralnego, a potem niech to Warszawa wydzieli. To wtedy by się okazało, że tylko prawdziwa Straż Miejska, filantropii i taka, której zależy na bezpieczeństwie, by miała fotoradar. No bo tak, no kto by inwestował w to? No Zielona Góra by wtedy miała fotoradar, podejrzewam. Ile? 44. To pani wyjechała. Ford modelu nie załapał się. Na pomiar. Po nocy by, no to jak mówisz. Nie wiem jak ten pan tą Audi bodajże zrobił, ale ominął czujnik. Jechał na mój gust szybciej. Ale się nie załapał. Pan rowerem też się nie załapał. Równy 50. DPD się nie załapał. Na licznik wchodzą w tylko ci, którzy jadą powyżej 50 km na godzinę. Trzydzieści sześć. Pan w zielonym punto. A tu ile mamy? 43. 41. Renault Megane 45. Ford Modeo 44. Za nim auto Nissan się nie załapał. O. Manik Wanienka 41. Opel się nie załapał.
Autobus też się nie załapał, był zasłonięty przez inny samochód. A jeszcze pytanie, no to jest urządzenie Crossna, nie dzierżawione. No to o tyle chociaż dobrze. Peugeotik 46, pani za sterem. No, Fiat 126P, 45 na godzinę. A mógłby być na złomie. Mercedes 46. Peugeot 52 z podbitym okiem. Coś nadciąga. Iveco 42. Passat zielony 43. Kia nie załapała się na pomiar. Ważne jest, że panowie strażnicy też stoją i patrzą na mnie, jak tu pomiary wychodzą. Opel Corsa chyba 43. Ile? 47. No widzę pan jak ładnie jeździ. Kurka, ładna, że się nie załapali. No nie, że ma straż. Nie, minęli ten celownik. Z Opola. Scania 39, 38, 39. Warto powiedzieć, że ewidentnym minusem tego urządzenia jest to, że musi być precyzyjnie ustawione, a nie to, co Iskra Wideo albo ewentualnie urządzenia z uradu łapią wszystko, co popadnie. Czasami kierowca też. Tak powiem szczerze, tak z krótkiego mojego przemyślenia, to jest bardzo sprawiedliwe urządzenie. Trzeba faktycznie jechać tyle. Wie pan? Nie jest tak źle. Ja się mówię, typu Fotorapid i tym podobne, Iskra Wideo. Wszystko łapią. Koła, przód, inny samochód, po fale, po odbitej, z tyłu, z boku. Robią co chcą, tylko czasami robią zdjęcia kierowców. Ale to jest urządzenia, są nastawione na sukces.
Zaczynam się przekonywać do tego urządzenia. Gdyby jeszcze lampkę, błysk zrobił czerwony, to... ...44. Słodycze Mexico. No ale od tyłu nie robi, także się nikt nie załapał. Zdejmę kamizelkę. Ta prewencja teraz jest idealna. Jak ja oddam tą kamizelkę i założymy ją na statyw, to zobaczy, że będzie pan, że będzie prewencja. My tu jesteśmy prewencją. My stoimy, nas widać. Tak, to nas nie widać, nie ma. Złapali chyba, co? Nie, za wolno pan jechał. Niech pan przyciśnie. No i ściął zakręt i wypadł z celownika. Czyli metodą na tego typu urządzenia jest jechać prawie pod prąd, jak ten towarzysz. Albo po angielsku. Po angielsku. A nie, bo wtedy będziecie ustawieni na tych, co jadą w drugą stronę i też się wpadnie. Aby uniknąć 36 na godzinę, aby uniknąć celownika laserowego, polecamy jazdę środkiem drogi. I znowu 44, Wanienka z Opola i druga 42. Jeden pan Grześ, a drugi nie wiemy. Ściąga. Ale nie załapią się na celownik, także nie wiem ile jechali, ale trzeba podejrzewać, że jak widzą całą sytuację, to pewnie jechali przepisowo. No to też jest ciekawa lektura, te przetargi. A ile firm w ogóle podeszło do przetargu? Kilka podeszło. Wszyscy znaczni. Ja wiem, znaczący. Ale były robione jakieś testy? Czy tylko oferta? Ta? Czyli z takich nowalijek coś jeszcze tutaj było poza tymi byłymi? Do zabawy? Nie. To jedynie. Z jednej strony niby dużo samochodów jeździ, ale tak jak by chciał pofilmować samochody, to co chwilę trzeba włączać kamerę. No bo nie ma znowu, cisza. Jeden gdzieś tam na horyzoncie, drugi gdzieś tam w lesie. Już nie stoi, bo stał na jakim wyjeżdża z końcówki ruchu gubinowych.